Witam, dzisiaj przedstawię postać Tsunade, zapraszam. Standardowo jednak oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka to są moi wspierający, którzy mają po 53 cm w łapie, czyli łącznie 106 cm. Dla tych, którzy nie wiedzą, na czym polega ta seria, to będę opisywał tutaj życie Tsunade, jej siłę, a to wszystko doprawię swoimi przemyśleniami. No to ten, lecimy. Tsunade jest wnuczką Hashiramy Senju i Mito Uzumaki i nie znamy jej rodziców, jednak geny miała solidne. Jako że jej dziadek był pierwszym Hokage, Tsunade nazywa się czasem księżniczką, a sam Hashirama rozpieszczał ją jako dziecko, skąd m.in. jej skłonność do hazardu. I nie tylko to po nim odziedziczyła, bo też naszyjnik, który był bardzo cenny. Następnie po ukończeniu akademii w wieku 6 lat dołączyła do drużyny wraz z Orochimaru i Jiraią pod przywództwem Hiruzena. Co ciekawe, Jiraiya był wtedy kimś na wzór Naruto i gdy nie udało mu się zdobyć dzwonka na teście, Tsunade mu dokuczała, a z kolei on odpłacił się jej tym, że jest płaska. Och, ironio. Tak czy siak Jiraiya jej dokuczał, ale również się w niej podkochiwał z roku na rok coraz bardziej. Jakiś czas później Nawaki, jej młodszy brat, wyjawił jej marzenie, że chce zostać Hokage, aby chronić Konohę, a w jego 12 urodziny ofiarowała mu naszyjnik dziadka, który miał mu w tym pomóc. Niestety to nie pomogło, bo zginął on następnego dnia, padając ofiarą w trwającej II wojnie światowej Shinobi. Tym samym naszyjnik wrócił z powrotem w ręce Tsunade. Z kolei śmierć jej brata przyniosła też pozytywny skutek, jako że Tsunade zrewolucjonizowała system drużyn ninja, napierając na Hiruzena, aby ten włączył do nich medycznych ninja, żeby w przyszłości uniknąć niepotrzebnych ofiar. Trzeci Hokage zgodził się z jej argumentami, jednakże trwała wojna, a więc ciężko było wprowadzić plan w życie. Jakiś czas później jej partner, Dankato, także wyjawił jej swoje marzenie o chęci zostania Hokage, na co Tsunade zareagowała w ten sam sposób, czyli dała mu naszyjnik Hashiramy, aby ten pomógł spełnić jego cel. Tocząca się nadal druga wojna spowodowała, że pomimo rozwiązanej już drużyny Hiruzena, Tsunade, Orochimaru i Jiraiya nadal walczyli razem, a w walce z Hanzo w Amegakure byli jedynymi, którzy przeżyli batalię z nim, za co ten w ramach szacunku nazwał ich legendarnymi saninami. Podczas tej samej wojny została ona także bardzo doceniona ze względu na swoje zdolności medyczne, dzięki którym często przeciwdziałała truciznom Chiyo z Sunogakure i choć mówiono, że to dzięki niej Konoha wygrała wojnę, to nie była ona w stanie zapobiec śmierci swojego ukochanego Dana, a wraz z tym tragicznym wydarzeniem rozwinęła się u niej hemofobia, lęk przed krwią, co w przypadku medycznego ninja jest jedną z najgorszych chorób. Jednakże po śmierci Dana naszyjnik znowu trafił w jej ręce, co spowodowało, że niektórzy uważali, iż jest on przeklęty i każdy, kto go nosił, zginie, co umówmy się było nieco uzasadnioną obawą. Niedługo po tych wydarzeniach Tsunade uznała, że marzenie zostanie Hokage jest głupie i też z tego powodu opuściła Konohę wraz z siostrzenicą Dana, Shizune, którą zamierzała szkolić. Jako że posiadała hemofobię, odsunęła się z dala od jakiejkolwiek walki lub medycyny, a jeśli była taka potrzeba, to polegała na swojej uczennicy. Około 15 lat później Tsunade wygrała jackpota podczas gry na automatach, co w jej przypadku było dziwne i uznała, że to zły znak, więc jak najszybciej chciała opuścić miasto. Jednakże Shizune przekonała ją, aby jeszcze odwiedzić lokalny zamek, który wkrótce został zniszczony przez węża Orochimaru. Kiedy doszło do dialogu pomiędzy starymi znajomymi, ta od razu zauważyła jego uszkodzenia rąk i domyśliła się, że oczekuje on od niej pomocy, od razu odmawiając. Na tym jednak się nie skończyło, bo zainteresowana zapytała, jakie jego ramiona zostały uszkodzone, a Orochimaru wyjawił jej prawdę, że są to obrażenia zadane przez ich byłego mistrza, którego zabił. Tsunade od razu chciała się go pozbyć, jednakże były kompan oferuje jej wymianę, w której ona uleczy jego ramiona, a on wskrzesi zarówno jej brata, jak i ukochanego. Ta oferta była dość kusząca, dlatego Tsunade zaczęła zadawać pytania, na przykład co Orochimaru zrobi, jeśli ta uleczy jego ręce, no to ten znowu nie skłamał i stwierdził, że zniszczy Konohagakure. W sumie głupie z jego strony, no ale cóż. W każdym razie Orochimaru wraz z Kabuto odeszli, dając jej tydzień na zastanowienie. Później podczas kolacji spotykają drugiego z byłych kompanów, Jiraiya, który poszukiwał ją, by ta została piątym Hokage, co z początku odrzuciła, jako że tak jak już mówiłem, uznała, że ten tytuł jest dla głupców. Naruto, który był wtedy z Jiraiyą, sam kiedyś chciał nim zostać, dlatego był na nią wściekły i chciał z nią walczyć, na co ta się zgodziła i rozpykała młodego jednym palcem. Naruto jednak nie zrezygnował i zaatakował ją ponownie niekompletnym Rasenganem, lecz to także nic nie dało, choć potem założyli się oni, że jeśli Naruto nauczy się Rasengana w 3 dni, to dostanie naszyjnik Hashiramy, natomiast jeśli mu się nie uda, Tsunade dostanie portfel Naruto.
No średni deal, bo naszyjnik był warty 3 kopalnie złota, a portfel Naruto tak 0. Później Tsunade i Jiraiya piją drinki i pomimo tego, że ona nic nie mówi o ofercie Orochimaru, to ten domyśla się, że padła jakaś propozycja i grozi jej, że nie zawaha się jej zabić, by ochronić Konohę. Z drugiej strony Shizune błaga Tsunade, by ta nie akceptowała oferty wężowatego, jednakże nie chciała jej słuchać, dlatego ją znokautowała, gdy jej podopieczna chciała użyć przeciwko niej siły. Podobnie było z Jiraiją, którego odurzyła drinkiem, przez co ten następnego ranka miał problemy z używaniem czakry. Tsunade ruszyła na spotkanie z Orochimaru i zgodziła się uleczyć jego ramiona pod warunkiem, że ten zrezygnuje z planu zniszczenia Konohy, na co przystał, ale gdy zbliżała się ona do niego, wcale nie chciała go uleczyć, tylko zabić, co zauważył Kabuto i ją powstrzymał. Była gotowa to zrobić, ponieważ wiedziała, że Orochimaru kłamie i choć bardzo by chciała znów zobaczyć Nawakiego i Dana, to wiedziała, że ci by ją znienawidzili, jeśli postawiłaby dobro wioski w zamian za wskrzeszenie ich. Następnie odciągnęli oni ją od miasta, gdzie zamierzali siłą ją przekonać do wyleczenia, jednakże ta ciągle się leczyła, więc ataki były bezskuteczne, a jako że nic nie działało, to Kabuto postanowił użyć krwi, by ją sparaliżować. Wkrótce jednak przybywa wsparcie w postaci Jiraiya, Shizune i Naruto i rozległa się bitwa. Kabuto zostaje pokonany niejako przez Naruto i jego Rasengana, jednakże ten także go rani, przez to Blondas mógłby umrzeć, co z kolei powoduje u Tsunade szok i próbuje go uratować. To przełamało u niej lęk do krwi i przeszła do ofensywy, podejmując decyzję, że jednak zostanie piątą Hokage. Podczas tej walki wspólnymi siłami Tsunade i Jiraiya udaje się pokonać Orochimaru, który został zmuszony do ucieczki. Następnie po powrocie do wioski zaczynają się przygotowania do przyjęcia stanowiska przez Tsunade, a w międzyczasie leczy ona zarówno umysł Kakashiego i Sasuke po Sukuyomi Itachiego, a także przygląda się uszkodzeniom Roka Lee i stwierdza, że nawet z jej umiejętnościami istnieje 50% szans, że przeżyje, a w anime studiuje jedno z jutsu Kabuto, aby zwiększyć szansę na przeżycie do 58%. Ostatecznie operacja się udaje i Rok Lee przeżył. Później przychodzą już pierwsze ciężkie decyzje jako Hokage i jedną z takich jest ucieczka Sasuke do Orochimaru, a z racji braku personelu po niedawnym ataku przydzieliła do tej misji Shikamaru jako najwyższego rangą, a także pozwala mu na zwerbowanie każdego potrzebnego genina, choć zaleciła włączenie Naruto. Gdy drużyna ratunkowa już odeszła, Tsunade dowiedziała się o wsparciu czwórki dźwięku, więc poprosiła Sunugakure o pomoc, aby Orochimaru, wspólny wróg, nie mógł zdobyć Sharingana Sasuke. Dowiedziała się także o tym, że Rock Lee, pomimo tego, że nie powinien tak szybko wyruszać do bitwy po operacji, zrobił to na własną rękę. Pomimo jednak całego wysiłku, nie udaje się powstrzymać Sasuke przed dołączeniem do Orochimaru, a następnie studiując medyczną encyklopedię klanu Nara, udaje się wyleczyć Choji'ego z negatywnych efektów trzech kolorowych pigułek, a także przyjmuje pod swoje skrzydła Sakurę. Później, po 2,5 roku, odkąd Naruto opuścił Konoha, aby trenować, w końcu wraca do wioski. Tsunade krótki czas później dowiaduje się o ataku Akatsuki na 5. Kazekage i postanawia wysłać drużynę 7, by ta pomogła w ratowaniu Gary, posiadając wiedzę, że Akatsuki poluje także na Naruto, lecz nic sobie z tego nie robi do momentu, aż nie wygrywa na loterii, co ponownie odbiera za zły znak i postanawia wysłać drużynę Gaia na pomoc. Kilka dni później otrzymuje ona wiadomość, że udało się uratować Kazekage, lecz Shizune kwestionuje decyzję 5. Hokage o wysłaniu Naruto prosto w łapska Akatsuki, jednak ta odpowiada, że Naruto i Gaara są Jinchuriki, dlatego on był najlepszą osobą do tej misji. No cóż, tutaj możemy się zatrzymać, bo powoli zaczyna się dyktaturka i głupota Tsunade. Argument, że obydwaj są Jinchuriki, był dziwny, bo niby co z tego? Wysyłanie celu wrogiej organizacji do walki z nią jest co najmniej głupie, ale to dopiero pierwsza z wielu dziwnych decyzji, o tym później. Jakiś czas po tych wydarzeniach Tsunade dostaje wiadomość o możliwości spotkania się ze szpiegiem w szeregach Orochimaru, co mogłoby dać nowe informacje na temat lokalizacji Sasuke. Kakashi jest przykuty do łóżka po użyciu Kamui, a to powoduje, że trzeba było zreformować drużynę 7. Shizune ponownie alarmuje swoje zaniepokojenie wysłaniem Naruto na tego typu misję, tym bardziej, że ten w poprzedniej pod wpływem emocji zaczął znowu uwalniać czakrę Kyubiego, jednak Tsunade nic sobie z tego nie robi i upiera się, że Naruto jest jedną z niewielu osób, którym może zaufać, a także jest to dla niego sprawa osobista.
Głupie tłumaczenie, ale dobra. Niedługo potem piąta Hokage została wezwana przed Radę Konohy, jako że Shizune nakablowała do nich, że decyzja Tsunade była nieodpowiedzialna. Tutaj trzeba przyznać, że Shizune dobrze zrobiła. Tsunade przed nimi tłumaczyła się dokładnie tak samo i wzięła na siebie pełną odpowiedzialność, jeśli Akatsuki złapie Naruto, a dodatkowo stwierdziła, że wysyłanie go na misję utrudni tej organizacji zlokalizowanie go. Rada ustąpiła jednak, że nalegała na włączenie do drużyny siódmej Sayad, na co Tsunade się zgodziła, a także przydzieliła im Yamato, jako że ten mógł mieć oko na Saya, a także z pomocą Mokutona, w razie czego trzymać Naruto pod kontrolą. Misja sprowadzenia Sasuke się nie udała i nic się takiego nie stało, jednak znowu, Tsunade robi co jej się podoba. Niby była rada i jakieś spotkanie, ale domyślam się, że gdyby niechęć przepchnięcia przez Danzo swojego szpiega do drużyny Naruto, to pomimo niezgody rady i tak Tsunade wysłałaby tam Naruto. Nie jest to najmądrzejsza decyzja pod słońcem. Później piąta dostaje coraz więcej informacji o działaniach Akatsuki w innych krajach, ale póki ci nie wejdą do kraju ognia, nie może nic zrobić, dlatego zaczyna się przygotowywać. Wysyła więc 24 osobowych plutonów, aby ci znaleźli członków Akatsuki i schwytać ich, a jeśli to niemożliwe, to wyeliminować. Niestety tylko jedna z drużyn spotkała członków wrogiej organizacji, w której został zabity Asuma Sarutobi. Po pogrzebie drużyna 10 opuszcza Konohę, aby pomścić swojego mistrza wraz z Kakashim. Tsunade wie, że raczej będą potrzebowali oni wsparcia, dlatego zaczyna szukać kandydatów i pewnie wcale nie wiecie, kogo by miała na myśli tam wysłać, prawda? Tak więc oczywiście Naruto po opanowaniu nowej techniki Rasen Shurikena zostaje wysłany do walki z Kakuzu, którego rozwala, a ciało następnie jest badane przez Tsunade, co doprowadziło ją do tego, że ta technika jest niebezpieczna zarówno dla przeciwnika, jak i samego Naruto, dlatego zakazuje mu jej używać. Nie będę tym razem za dużo mówił o tym, jak mądre było wysyłanie znowu Naruto do członków Akatsuki, bo to nie ostatni raz, no ale miejcie to na uwadze. Jakiś czas dalej Jiraiya odwiedza Tsunade, mówiąc jej, że Orochimaru został zabity przez Sasuke, a następnie dzielą się plotkami z Naruto i Sakurą, którzy podejrzewają, że Sasuke będzie próbował zabić Itachiego. Naruto proponuje, żeby znaleźć Itachiego, co z kolei pozwoli znaleźć Sasuke, a Tsunade oczywiście się godzi, bo Naruto to jest najwspanialszym ninja i nic mu się nie stanie. Tworzą więc oddział 8 i wyruszają na misję. Później Jiraiya spotyka się na Sakę z Tsunade i informuje ją o sytuacji w Amegakure, w której znajduje się najpewniej przywódca Akatsuki. Z racji na delikatną sytuację polityczną w Amegakure, Jiraiya musi sam zinfiltrować wioskę, by potwierdzić, czy Konoha może podjąć jakieś działania, czy też nie. Także wyrusza on na misję, jednak już z niej nie wróci. Fukasaku po bitwie jego ucznia z Painem informuje piątą Hokage, że Jiraiya zginął, po czym wzywa do gabinetu Naruto, aby żaba mogła mu przekazać te same wieści. Naruto obwinia Tsunade, a ta nadaje najwyższy priorytet na zbadanie tożsamości Paina przy użyciu informacji zdobytych przez Jiraiya. Shizune miała zbadać ciało ścieżki zwierzęcej, Ibiki przesłuchać więźnia, którego schwytał Jiraiya, a Shikamaru odszyfrować zakodowaną przez niego wiadomość. Niedługo później Naruto udaje się na górę Myoboku, aby trenować z Fukasaku, jednakże wkrótce Pain atakuje Konohę, a Tsunade wysyła rozkaz sprowadzenia Naruto z powrotem do wioski, jednakże Rada się temu sprzeciwia, twierdząc zresztą słusznie, że Naruto jest najbezpieczniejszy właśnie na górze Myoboku. Tsunade się denerwuje i krytykuje ich za brak wiary w Naruto, a następnie idzie na dach rezydencji Hokage, by przywołać Katsuyu, podzielić ją i leczyć zdalnie wszystkich mieszkańców Konohy. Chciałbym tylko dodać, że decyzję o sprowadzeniu Naruto na szczęście zaprzepaścił Danzo, zabijając żabę posłańca, jako że Naruto, gdyby nie chronił go Plot Armor, z pewnością by przegrał bez trybu mędrca. Zresztą moim zdaniem i z nim nie powinien był wygrać. W każdym razie, krótko po dialogu Tsunade z jedną ze ścieżek Paina, ten oświadcza, że pokaże Konosze, czym jest ból i zrównuje ją z ziemią jedną techniką, Shinra Tensei. Jednakże Tsunade chroni mieszkańców za pomocą Katsuyu, przy tym kompletnie tracąc wszystkie siły, młodzieńczą transformację i zapada w śpiączkę. Wiele dni później Tsunade odzyskuje przytomność, a gdy je, aby uzupełnić rezerwy czakry, dowiaduje się, co się wydarzyło, gdy leżała nieprzytomna. O tym, że Naruto wygrał z Painem, o nadchodzącej wojnie i utworzeniu Zjednoczonych Sił Shinobi. Następnie zwołuje ona naradę wojenną w celu omówienia strategii Konohy. Kilka dni później udaje się do Kumo, by spotkać się z pozostałymi przywódcami sojuszu i omówić taktykę. Najważniejszą decyzją jest to, co zrobić z killerem Bee i Naruto, ostatnimi Jinchuriki, których potrzebuje
Akatsuki. W zasadzie to pozostali już zdecydowali o odosobnieniu ich, ale oczywiście Tsunade się z nimi nie zgadza, bo uznała, że bardzo się przydadzą na polu bitwy. No tak, bo w końcu Naruto to bóg bogów. W każdym razie nawet Gaara stwierdza, że Naruto jest lekkomyślny i jest to bardzo ryzykowne, więc Tsunade, nie mogąc nic zrobić, w końcu odpuszcza z niesmakiem. W anime nawet finalnie poprosiła Killera B, aby ten nauczył Naruto kontrolować Kyubiego. Następnie, gdy wojna na dobre się zaczęła, większość Kage udaje się na pole bitwy, ale zarówno Tsunade, jak i czwarty Raikage pozostają w kwaterze głównej, aby stamtąd omawiać taktykę, plany itd. Podczas pierwszej nocy dowiedzieli się oni, że Killer Bee i Naruto uciekli z wyspy, więc Raikage i Hokage ruszyli, aby ich cofnąć. Po spotkaniu się z nimi Raikage próbuje nakłonić obydwóch Jinchuriki, aby powrócili, jednak Naruto uparcie chce iść na wojnę, dlatego Raikage podejmuje decyzję o zabiciu go, aby Akatsuki nie miał możliwości schwytania. Tsunade oczywiście nie chciała na to pozwolić i zauważyła, iż Naruto przez te kilka dni osiągnął nowy tryb z Kyubim, a kolejny Jinchuriki może nie być do tego zdolny. Także uważa, że najlepszym sposobem byłoby wykorzystanie jego mocy w wojnie. Raikage nie był przekonany co do tego pomysłu, lecz gdy Naruto udało się go ominąć, zostawił go w spokoju. I powiem tak, jak na Tsunade, która jest taką słabą hazardzistką, to ciągle ma farta. Oczywiście my dobrze wiemy, że finalnie Naruto nic się nie stanie, przeżyje, ale bohaterowie w tym świecie nie powinni móc tego wiedzieć, a jednak za każdym razem jej głupia decyzja ma pozytywne skutki. No ale cóż. Następnie Tsunade wraz z resztą Kage stają do walki przeciwko Madarze i nie chcę rozmawiać na temat całej tej walki, bo sprowadza się do jednego. Każdy z Kage pokazał sporo, ale przegrali z Madarą, jednak gdyby nie Tsunade, to z pewnością wszyscy by tam zginęli. Dzięki jej wysiłkom oraz Orochimaru z Karin, którzy przyszli jej na pomoc, całej piątce udało się przeżyć, a nawet wydobrzeć. Do końca wojny Tsunade głównie się zajmuje leczeniem Shinobi, a później zostaje złapana w nieskończone Sukuyomi. I to już koniec Naruto Shippuden i więcej ważniejszych wątków z tą postacią nie mamy, a Boruto nie zamierzam poruszać, bo go nie znam. Zanim jednak przejdziemy do opisu jej umiejętności, to chciałbym rozwinąć nieco temat z tytułu, co byście mi nie zarzucali clickbaita. Otóż charakter Tsunade jest zarówno jej zaletą, jak i wadą. Z jednej strony miała silne przekonania, które realizowała, z drugiej prawie nigdy nikogo nie słuchała. Tak jak prawie każdy miał jakiegoś człowieka do drugiej opinii, tak jak Hashirama miał Tobirame, Tobirama prawdopodobnie Hiruzena, Hiruzen miał Danzo, choć może nie tak oficjalnie, Minato miał Hiruzena, Tsunade miała Shizune, Kakashi także, a Naruto Shikamaru, tak tylko Tsunade miała w poważaniu zdanie Shizune, do tego stopnia, że ja kojarzę Shizune, ale miała tak mało do powiedzenia, że ciężko mi określić, jaką jest osobą. Tak samo postąpiła z Radą, która dała logiczne, bardzo sensowne argumenty o treści: ej babo, we nie ściągaj Naruto do wioski, bo właśnie po niego przyszli, to ona jebnie mi o ziemię. Wychodziłoby na to, że Tsunade jedynie szanowała swoją opinię, nie dopuszczając innych do zmiany zdania. To zupełnie jak ja, gdy mi piszecie, że łe, nie chcemy takich filmików pokroju wszystkie jutsu albo fragmentów z gier. Więc jakbym ja mógł złapać takiego jednego czy drugiego, to bym wam nic nie zrobił, bo jestem tylko kozakiem w necie, a w świecie to już wiecie co. I pewnie można ją wytłumaczyć, że o, tam wierzyła aż zbyt mocno w Naruto, ale przecież nic się nie stało. No i to prawda, jednakże to wcale nie znaczy, że to były dobre decyzje. Jako władczyni wioski sugerowała się tylko własnym zdaniem, które aż zbyt często polegało na dawaniu wolnej ręki Naruto, czego raczej by nie zrobiła dla nikogo innego. To jest moje zdanie, nie musicie się z nim zgadzać, a teraz do boju młodziaki i lecimy z tematem siły. Oczywiście, tak jak mówiłem, rozsławiła się na II wojnie światowej Shinobi, gdzie właśnie otrzymała tytuł Sanina, a także uważano ją za powód, dlaczego Konoha wygrała wojnę i w późniejszych latach została okrzyknięta jako najsilniejsza kunoichi na świecie, pod czym zresztą mógłbym się podpisać. Nawet sam Madara, który początkowo pluł na nią totalnie, mówiąc, że jej umiejętności nie są nawet blisko Hashiramy, co zresztą też jest prawdą, to później coraz bardziej ją doceniał, ale przejdźmy do konkretów. Jej czakra i witalność jest potężna dzięki genom, jako że posiadała zarówno te Senju, jak i Uzumaki, co pozwoliło jej walczyć z wcześniej wspomnianym Madarą przez pół dnia, a nawet przeżyła rozcięcie w pół. A do tego wszystkiego ma jeszcze Sozo Seisei, pozwalające jej natychmiast odnowić uszkodzone części ciała.
Jej rezerwy czakry są tak ogromne, że zdołała uleczyć kilka tysięcy shinobi podczas czwartej wojny, do tego posiadała wręcz perfekcyjną kontrolę nad tą czakrą, co jest oczywiście uzasadnione, jeśli chodzi o medycznych ninja. Dodatkowo po drugiej wojnie zaczęła przechowywać swoją czakrę w Byakugo no In na swoim czole, co powoduje, że gdy pieczęć zostaje uwolniona, to Tsunade ma dostęp do całej czakry, którą nagromadziła i może ją wykorzystać na wiele sposobów, zarówno do leczenia ran, wykorzystywania jutsu, przekazywania innym tej czakry, czy po prostu, żeby wzmocnić własną siłę. Także jej siła fizyczna jest przeogromna i mogła jednym palcem rozłupać ziemię, czy nawet przebiła się przez Susanoo. Jeśli mowa o ninjutsu, to tutaj Tsunade specjalizuje się raczej w tym medycznym, ale jednak może przywołać część Katsuyu, która to jest bardzo użyteczna zarówno do leczenia, czy też do komunikacji. Także opanowała prawie wszystkie podstawowe natury czakry, poza wiatrem, choć co ciekawe jej technika transformacji wydaje się utrzymywać bez żadnego wysiłku, niezależnie czy jest ranna lub śpi, a dopiero gdy zabraknie jej czakry, to przywraca się jej naturalny wygląd. I w końcu najważniejsze przy tej postaci, medyczne ninjutsu, w którym to była najlepsza na świecie, tak ją nazywano i w sumie ja nie pamiętam nikogo, kto mógłby być lepszy nie tylko dla siebie, bo wiadomo, komórki Hashirama są mocniejsze niż wszystko inne razem wzięte, ale już na pierwszy rzut oka była w stanie zidentyfikować dolegliwości i leczyła schorzenia, których nikt inny nie chciał się podejmować, czy uznawał za niemożliwe do wyleczenia. W sumie nawet Orochimaru tak doceniał jej umiejętności, że wierzył, iż może odwrócić proces martwicy ramion. Zresztą, tak jak już mówiłem, przy opisywaniu jej zdolności wyleczyła psychiczne obrażenia Tsukuyomi Itachiego, naprawiła kręgosłup Rokali, a także odwróciła działanie pigułek, które zażył Choji. Dzięki Soto Saisei, który nie wymaga ręcznych pieczęci, ma formę nieśmiertelności, jednakże z jednej strony pozwala być to jej nieśmiertelnym, ale też skraca jej życie, co nie zmienia faktu, że gdy jest to potrzebne, to może przeżyć praktycznie wszystko, tak długo jak ma rezerwy czakry. Także to dzięki jej umiejętnościom i samozaparciu zrewolucjonizowała system drużyn tak, żeby zawsze był tam jakiś medyczny ninja, co znacznie zwiększa przeżywalność w trudnej sytuacji. No i to chyba wszystko, co o niej wiemy, przynajmniej jeśli mowa o Naruto i Naruto Shippuden. W każdym razie ja Tsunade lubię, jest naprawdę mocarna i do tego zna się na swojej robocie, medycznym ninjutsu, ale jej charakter, który czyni z niej bardzo spoko, zdecydowaną postać, jest mieczem obosiecznym i w ten sposób nawet swojego doradcy nie słucha, wręcz nie słucha nikogo, jeśli ten nie chce posłać Naruto wszędzie, gdzie tylko to możliwe. Oczywiście ja rozumiem wiarę w niego, tą taką więź trochę jak babcia wnuczek, no ale jednak trzeba też patrzeć na to wszystko obiektywnie, jak się jest u władzy, a ona zupełnie tego nie robiła. I to by było już na tyle. Zapraszam na moje mniej lub bardziej martwe socjale. Jeśli interesuje Was więcej materiałów z Naruto, zapraszam jak co niedzielę o 12 na kolejny odcinek. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!